Kwiecień, czasem kwiecie mściele, albo śniegiem przyjaciele. I tak może być w tym tygodniu. Co nie zmienia faktu, że rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, gdzie jest coraz bardziej zielono. Zielenią się już między innymi trawniki. Pojawiające się nowe źdźbła świadczą o tym, że darń przebudziła się po zimie i zaczyna nowy sezon wegetacyjny. Warto ją więc odżywić. Po wczesnowiosennych zabiegach, wertykulacji czy też aeracji lub po wyczesaniu trawnika należy go nawieść. Ważne, aby zastosować odpowiednią dawkę nawozu. Zawsze kierujmy się zaleceniami producenta na opakowaniu oraz żeby nawieść go równomiernie. W tym mogą pomóc różnego rodzaju siewniki. Jeżeli użyjemy nawozu wieloskładnikowego, który zawiera zarówno azot, jak i fosfor i potas oraz mikroelementy, darń będzie miała dostęp na starcie do wszystkich potrzebnych jej składników pokarmowych. W czasie niezbyt przyjaznej pogody na zewnątrz możemy skupić się na pracach ogrodniczych w domach lub szklarniach czy też inspektach. Druga połowa kwietnia to czas przygotowywania rozsad warzyw dyniowatych, takich jak ogórki, dynie, cukinie czy patisony. Są to rośliny ciepłolubne, więc bezpośrednio do gruntu możemy je siać w drugiej połowie maja. Rozsady przygotowane 3-4 tygodnie wcześniej z pewnością przyspieszą zbiory. Dbamy też o wszystkie inne rozsady, które przygotowaliśmy wcześniej. W przypadku pomidorów i papryki, pamiętajmy o pikowaniu. W wielu warzywnikach wykiełkowały już rzodkiewki oraz szpinak. W dalszym ciągu bezpośrednio do gruntu możemy wysiewać wiele innych warzyw, między innymi marchew, pietruszkę czy sałatę. Utrzymujemy dla nich stałą wilgotność podłoża, co oznacza, że rozpoczynamy nowy sezon nawadniania ogrodów. W razie bezdeszczowej pogody musimy sięgnąć po konetkę z wodą lub po wąż ze zraszaczem. Sprawdzamy więc, w jakiej kondycji jest nasz sprzęt do podlewania, czy wszystko działa, czy nie jest potrzebne czyszczenie zraszacza, bo ma zapchane dyszki, a może potrzebny jest zakup nowego węża lub pistoletu zraszającego. W wielu ogrodach, a także w wielu balkonowych lub tarasowych donicach rozkwitają narcyzy. Żółte narcyzy trąbkowe nazywane są często żonkilami. Oprócz tego cały czas możemy podziwiać różnokolorowe krokusy, a także sasanki i zawilce, nazywane czasami anemonkami. Bogactwo budzących się do życia roślin kwitnących zachęca do wysiewania następnych. Przypominamy więc, że teraz bezpośrednio do gruntu możemy siać na przykład takie kwiaty jednoroczne jak haber, ubiorek, nasturcja, ostróżka, godecja czarnuszka, kosmos, smagliczka nadmorska, groszek pachnący oraz słonecznik w przeróżnych odmianach. Jeżeli zimowaliśmy karpydali, to możemy teraz je podzielić i w ten sposób je rozmnożyć. Sadzimy je w gruncie, gdy zrobi się cieplej, najczęściej w maju. Ale jeżeli chcemy przyspieszyć ich kwitnienie, możliwe jest posadzenie tych roślin teraz w donicach. Po 3-4 tygodniach będą już one ulistnione i gdy minie już ryzyko przymrozków, będzie można przesadzić podrośnięte dalie na rabatę. Tymczasem o tej porze kwitną już jagody kamczackie. To chyba najszybciej budzące się do życia krzewy owocowe. Przy tej okazji przypominamy, że okres nabrzmiewania pąków to czas pierwszych oprysków wielu drzew owocowych. Przygotujmy więc opryskiwacze i sprawdźmy kalendarz zabiegów. Lepiej zapobiegać niż leczyć. A na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.